Cześć, witajcie, czołem Wielkiej Polsce, ja jestem Faust i moi drodzy, pokazujemy Napoleonowi, gdzie jest jego miejsce, co o nim sądzimy i tak dalej. No i naprawdę jest nieźle, no, nie wiem co mam więcej powiedzieć. No ciśniemy po Francuzikach, gdzie on idzie na main. Ja tam nie pójdę niestety. Okej, Auvergne należy do nas, moglibyśmy zaengage'ować tą armię. I zróbmy to. Otoczmy ją i zaatakujmy. Anżu padło w 91 dni. To dosyć dobry wynik, tak mi się wydaje. I zaatakujmy tą armijkę. No i fajnie. Stackwipe nawet bez lidera, moi drodzy. No, miał tam głównie artylerię, więc... co tutaj się dziwić? Okej, jedna armia na Poitiers. Jedna na Limousin. Ty idź już na Perigord. Tu dalej nie przejdę, ale wy, moi drodzy, możecie się wbić na tą 40. No i raczej bez zaskoczenia masakra totalna. Całkiem ładna. Okej, przesuwajmy dalej wojsko. Tutaj na razie niestety nic nie mogę zrobić. Nie, idź na Anżu i odetniemy tam. Tutaj ładnie jest wszystko porozstawiane. Jak tylko padnie to, to skoczę na Prowansję. Okej. Ty odbij tą prowincyjkę tutaj. Czy ty możesz ruszać dalej? Nie, musi paść ten fort tutaj. Gdzie jest ten dowódca? Czyżby umarł? Tak, niestety straciłem dowódcę. Ale dobra, ten gościu też ma trochę siege'a, więc niech pójdzie na Narbon. Dodatkowo nasze łodzie mogłyby poblokować ten fort, żeby padł jeszcze szybciej. Okej. Do Languedocji, poproszę. Tutaj dalej nie mogę, póki nie padnie Normandia. A Normandia niestety... ma wsparcie z wody. Okej, Poitiers padło. Oj, chyba Poitiers blokowało właśnie. No to nic. Już mogę się ruszyć. Że tak powiem. Wbijmy się tymi 120 w tą 40. Kolejny stackwipe. No i tyle, moi drodzy, raczej czuję, że to już jest dogorywanie, że tak powiem, francuskie. Okej, trochę prestiżu stracone. Narbon padł nareszcie. Roussillon. Avignon odbity. Wspaniale. Okej, możemy wbijać w końcu na te forty. No to co, ustawmy sobie naszych wasali na agresywnych. No, lekki lag, a właściwie jeszcze stoper, moi drodzy, bo ostatnio nie ustawiłem i mi się przedłużyło. Tak, teraz powinienem ustawić. Okej, Normandia padła. Tu mi się coś... Okej, Roussillon padł w kilka dni. O dziwo. Tu jest potrzebna armia w Bernie. Minus 20 prestiżu. My God, tracę ten prestiż tragicznie. No, ale nie ma tego złego w końcu, prawda? Dobra, rozejdźcie się na dwa, żeby było szybciej po prostu. Wy tutaj ładnie oblegacie, ok. No i dobra, no, gramy dalej. Nie wiem, co zrobię z tą Francją. Sam naprawdę nie mam bladego pojęcia. Wziąć parę rzeczy tutaj. Które kosztują miliony, bo mają po miliony... nie mają dużo developmentu. Właściwie bym mógł. Mógłbym wziąć... albo Paryż. O, sam Paryż. 75 over extension. Nie tak dużo. Ale coś takiego mógłbym zrobić. Prawda? Na przykład Cox i Picardie. Właściwie to naprawdę dużo rzeczy mógłbym wziąć. 150%. 168% over extension, czy to jest dużo? No to jest dużo.
To jest bardzo dużo. Chciałbym jeszcze sporo rzeczy tutaj zabrać, więc nie. Ewentualnie sam właśnie Paryż. O, w ten sposób. Dobra, dla mnie 87% overextension może być. Ale tutaj dużą część oddamy Prowansji. Tak myślę. Tu gdzie ma kory plus to gdzie korów nie ma. To nie są drogie prowincje. Mają maksymalnie 20 developmentu. Od tak 10 do 20. To będzie wspaniały wasal. Będzie piękny. Dobra. Czyli tak. I ile się uda tutaj? Tuluza bym bardzo chciał dla naszego wasala. O. I to jest 100% peace deal. To będzie piękne. Tylko muszę to zrobić. Okej, okay, Bern padł. Padają kolejne prowincje. Proszę iść tutaj. Ty tutaj. Okej. Okay. Ty poblokuj może coś tu. Wy się połączcie. Wartaxy nie, na razie zastopuję. No i teraz zaczyna spadać mój przychód. Manpower również trochę poleciał. Może rozstawmy armię tam gdzieś na wybrzeżach, tam gdzie jest w miarę jeszcze zdatny force limit. No już wiem, że nie muszę angażować całej armii, ale po prostu chcę. To jest bardzo przyjemny widok, jak cała armia się po prostu przetacza przez wrogi teren. Okej, okay, send someone. Już niech mają kogoś. Mam 190 punktów dyplomatycznych. Mogę ich użyć do konwersji na przykład. Dajmy sobie na przykład tutaj, tutaj i tutaj. Tych stepowców też. O, ideolo. Więcej polskich prowincji. Biała siła. I takie tam, dobra. Niech to w miarę szybko padnie i będzie ok. W sumie Front Narodowy ma tam lidera Siege'a. Więc poślemy tam nasze armaty, a naszego lepszego lidera poślemy do Viscai. Bo tam również powinien szybko paść Ford, więc... No, ideal. Make Wagyu Promises. Tak jest, bardzo dobry wybór. Czy damy radę ukończyć Quality Ideas? Nie mam bladego pojęcia. Być może nie. Kto wie. A być może tak. Dobra, ile brakuje? No trochę brakuje. Okej, okay, Aragon i Viscaya padły. Lecimy dalej. No i rzucę trochę więcej tej armii, żeby było ciekawiej. O, tutaj mogę przerzucić armię bezpośrednio nawet. W La Manche ma złoto. To bym bardzo lubił takie złotko. Tam nie przejdę niestety. Poblokuję tutaj. Ktoś chce przejść? Mógłbym wziąć technologię administracyjną, ale no please. Teraz administracyjną. Teraz to wiecie. Idę na całość z podbojem. Koniec gry się zbliża, ktoś będzie mi kazał brać technologię. Naprawdę, ja nie rozumiem kto programował tą grę. Coś mnie zaatakowało gdzieś. O nie, to są przecież buntownicy.
Paryscy. Okej, okay, Asturię spadło. Wykończyć resztę. Tam ostatnie 3000 dogorywają. No zaraz je wykończymy. Niech jeden z oddziałów to zrobi. A ja w tym czasie zatrudnię gościa od dyscypliny. Idealnie. No dobra, no to tutaj mamy to załatwione chyba. Gościu od oblegania poproszę tam, gdzie jest front narodowy. Castille padła. Po prostu poziomowa była, no to proszę was. Tutaj mamy czwartopoziomową, więc też powinno być szybko. No i co? Jesteś gotowa, Francja? Już 16.2. War Extension. Przepraszam, War Exhaustion. Co by tutaj jeszcze dać? A Poitiers? Czemu odznaczyło się Poitiers? Chcę też Poitiers. Salamanca. Okej, okay, czy ktoś jeszcze chce odłączyć od wojny? Haiti jest na medium. Ze względu na długość wojny. Ja się z tym zgadzam. Jak najbardziej. Ale oni nie chcą. Oni nie chcą wyjść z wojny. No i kto wygra? Wygrałem, moi drodzy. Udało się. I stack wipe. Kolejny. Saka ukończona. No i mamy call for peace. Niestety, ale ja chcę 100%. I co mnie to obchodzi? Że mam call for peace. Ja chcę 100%. Nie wiem, zniszczę mu może łodzie i się wtedy... O nie, oni mają dużo łodzi. Ale nie, mają słabe te łodzie. Cenujemy też. Trochę umieramy. Mamy o połowę mniejszą morale. Ej, wygramy. Nie. 100 lekkich dopłynęło. Nie ma szans. Tak czy siak. Mogę wziąć kolejną. Kolejną ideę. To mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra. Tą armię mogę już wyprowadzić stąd, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Właściwie, to zmieniłem zdanie. Nie wezmę tych dwóch prowincji, a wezmę te dwie prowincje tu, o. Nie wezmę Perigordu, ani Rouerne, tylko wezmę Lyon. Wiecie, czemu to zrobię? Żeby mieć przejście do naszego wspaniałego wasala, jakim jest Prowansja. I aby Prowansja miała przejście do mnie. Problem w tym, że będę miał wtedy 108% overextension. Chociaż to nie jest chyba tak duży problem, jak mi się wydaje. No i ewentualnie mógłbym wziąć jeszcze Arguin. Jakbym się bardzo, bardzo wkurzył, ale nie, chyba nie pragnę tego jakoś bardzo. Kastylijczycy będą się tutaj buntowali, więc zostawmy tutaj ze trzy armie. Tak, nie wiem, gdzieś tu na boczkach. Wy się gdzieś, nie wiem, na górę. Wy tu możecie być, bo nie umieracie, więc jest luz. A ja czekam, póki nam się Francja nie zdecyduje. A Francja się niedługo zdecyduje, bo niedługo zdecydują się za Francję jej towarzysze. Jak nie Francja, to jej towarzysze, no proste. Medium, Ternate jest na low. A Ternate to jest kto? To jest jakieś plemię zapiziałe w ogóle, nie wiem. Będzie mnie to kosztowało punkty dyplomatyczne? Nie! Bo mamy wspaniałe casus belli, o tak. Wspaniale. Dobra, te kulturki można wywalić. Nie podobają mi się zbytnio. Po prostu, nie ma praktycznie lepszego powodu, po prostu mi się nie podobają i tyle. Dobra, tak, punkty w sumie mamy dużo i będziemy mogli korować od razu. Więc to jest dobre. Okej, okay, Brytanii ma Terror Race. I don't care. O, dorzucimy tutaj takie rzeczy, o. Idealnie, moi drodzy, patrzcie na to, będziemy mieli 108. A nasz wasal też będzie miał fajne rzeczy. Szkoda, że Perigordu nie będziemy mieli. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego, prawda? Ale jak się wgryziemy w tą Francję, to ona już naprawdę nie będzie mogła nic zrobić. To będzie wspaniały. Nowy, wspaniały świat.
Znowu mamy Call for Peace. Jak tam entuzjazm? Już powoli spada. Okej, okay, Haiti jest na low. Haiti może wywalać. Co na to? Francja. Francja już jest bardzo blisko. Zaraz będę miał kap punktów. Rebelianci, French Revolutionaries. Nie, błagam, nie wybuchajcie mi. Ja nie chcę z wami walczyć, ja chcę was zabrać do siebie. Okej, coś mi powybuchało, ale to mam tu chyba gdzieś. Mam to gdzieś? Nie, nie mam tego gdzieś. Dobra, wykończmy to. Ej, ty. Co ty mi tu 2000 będzie zrzucał, co? Kurczaku. O, Madryt miałem zabrać, a to może się uda jeszcze, słuchajcie. Może jeszcze się uda. Pewności nie mam, ale wiecie. Zawsze by było dobrze. Dobra, Kanada chce White Peace'a. Ok, mam 80%. Francja będzie gotowa. Nie jest gotowa, bo Auvergne jakimś cudem znowu ma więcej. No dobra, no to trudno. Będę musiał jakoś tylko tyle wziąć. Szkoda, bo liczyłem na to Auvergne. No i co? Peace. Zwycięstwo! Prowansja i Polska wgryzły się. Jak wygląda Aggressive Expansion? Pewnie zajebiście, nie? Jak to wygląda? Gdzie jest Aggressive Expansion Impact? Opinią zerknę. Ostro. Tak trochę wszyscy mnie nienawidzą. Jeśli chodzi o koalicję, to wszyscy są w koalicjach. A, opuścili koalicję. No ciekawe. Zabrałem milion rzeczy Francji? Nie, opuśćmy koalicję, bo dostaniemy w pierdziel. Prosta sprawa. Dobra, zmniejszmy sobie War Exhaustion, żeby tańsze były te szkory. No i lecimy ze wszystkimi po kolei. Najpierw najdroższe, bo wiadomo. Im szybciej z nimi, tym lepiej. O, uciekają z koalicji! Uciekają z koalicji! Z podkulonymi ogonami, ciekawe. Dobra, wycofać się, moi drodzy. Teraz tak, wy możecie tutaj zostać, wy się wycofajcie. Ale nie tak się wycofajcie, jak zwykle się wycofujecie, tylko ja wam powiem jak. I będę potrzebował też tak z 50 nowych ciężkich łodzi. Więc poproszę je zrobić, wypierdzielaj mi z tym. Autonomię. A dajmy. A dajmy, Paryż jest zdobyty. Czy tutaj te forty są mi potrzebne? Dwa. I tu dwa. Sześciopoziomowe na pewno nie są mi potrzebne. To potrzebuję sześciopoziomowych fortów, no please. O. Dobra, technological zawsze na propsie. Paryż ma jaki? Drugopoziomowy, świetnie. Jeszcze lepszy. Usuńmy to gówno. Nice będzie miało rzeczy, dobra, trudno. I don't care. Zostawmy tutaj jedną armię tylko. Okej, okay, Taoiseach ukończony. Już graniczę z tymi siurami, że tak powiem. No i jest ogólnie dobrze. Suntar Kaita ukończona. Nie wiem. To teraz. Trzeba po kolei wszystko. Poślę tam zaraz jedną armię, żeby zajęła się tymi. Jedna armia, idź tam i się tym zajmij. Proszę bardzo, dziękuję. Tak, co my tutaj jeszcze mamy? Diplomatic Reputation, Stability, Yearly Prestige. Wezmę Prestige. Tak, Skandynawia, moja droga. Pamiętasz, jak 10 lat temu zaatakowałem cię o imperializm? Zrobię to ponownie. Dziękuję bardzo. Flota jest trochę mała teraz. Ale powinna dać rady, nie? No oni tam nic nie mają. Mają coś? 20 ciężkich. Próbujemy. Dobra, nie, to był zły pomysł. Wycofać się! Wycofać się! Szybko, get back. Dobra, 3 straciłem. Czyli nie ma tragedii. Problem jest taki, że ja teraz nie będę miał jak wejść na Sealand. Ani na Skanie. Nie no, na Skanie jeszcze będę miał jak.
Problem leży w Sieland. A o, to jest główna wojna. To dołączył do wojny tylko Oregon skandynawski, więc jest luz. Żaden problem. Ile oni mają wojska? Niewiele. Tak więc też jest luz. Mogę się wychillować. I jest ok. Mamy 1803 rok. Już naprawdę jest daleko, że tak powiem. Daleko zeszła nasza ofensywa. Też się gdzieś tutaj rusz. Rusz głową. O, w Utrechcie jest bardzo dobre miejsce do stacjonowania. Proponuję, żebyś je wypróbował. A ja tymczasem będę zmieniał dalej kulturki. Z tych wieśniackich, że tak powiem, na nasze wspaniałe. Wspaniałe i jedyne. Właściwie mógłbym się skupić nawet na tych kulturkach. No, tak zrobię, bo w sumie punkciorów to ja mam dużo. Jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o punkciory. Reszta trochę jest świeża, tak powiem. Okej. Szybko ogarnijmy tych buntowników. Separatyści Nassau i Berg. Ogarnie się to później. Znowu umarł mi gościu. Dobra, od production będzie dobry. Właściwie to potrzebuję floty portugalskiej. Chodź tu. Help me. Help mnie. Ej, Ottomani nawet już wyszli z koalicji. Oni nawet nie wierzą. Nawet Ottomani już nie wierzą w siebie. Okej, kto się chce zbuntować? Serbscy. Nis i coś tam. Pyk, pyk. Ale czemu tak dużo? Refused to import food, advancement of true religion act, overextension. Ten overextension sporo daje, a tak to jest luz raczej. No Lorrainian i Mecklenburgian, wow. Ale naprawdę potężne. Potężne bunty, bójmy się, ohoho. Dobra, do Szampanii poproszę, ciebie do Prowansji. Albo gdzieś, gdzie się utrzymasz. Langwedocja jest bardzo dobrą prowincją. Może jeszcze jedna wojna z Francją wyjdzie z tego. Ale chciałbym na pewno jeszcze z postkoalicją zawiązać. I w sumie to tyle. Czy tak, Portugalia płynie na odciecz. Odciecz portugalska, że tak powiem. Weźmy jakiegoś lidera i zobaczmy, jak sobie poradzi nasza armia. Śpiewająco. Prawie, że Stackwipe. No prawie, bo to nie był Stackwipe. Okej, będę potrzebował armii, która ogarnie Kosowo. I tyle. Dobra, padło w miarę szybko. Szybciej niż się spodziewałem. Malant również. Pada czy nie pada? No goddammit, nie mogę tracić znowu stability. Dobra, kupmy sobie nowe. Telefon mi szaleje, bo kończy się odcinek. Tak więc cóż, moi drodzy, myślę, że wam się mogło spodobać nawet, bo mi się podobało. I zapraszam was już jutro. I myślę, że mamy jeszcze 2 dni z naszą wspaniałą, z naszym wspaniałym czołem Wielkiej Polsce, albowiem mamy rok 1803. To obstawiam, że do 1821 zdążymy skończyć. Tak więc dzięki za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!